Marysiu, ogromne gratulacje. Drugie miejsce w 6. edycji programu The Voice Kids. Jak się czujesz? Jeju, czuję się po prostu niesamowicie. Nadal do mnie po prostu nie dociera, że zostałam nagrodzona drugim miejscem tutaj w The Voice Kids. No jest to coś niesamowitego. Naprawdę bardzo dziękuję z całego serca. Nie wierzę. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas finału i podczas tego momentu, kiedy właśnie ważyły się losy, która z Was wygra tę edycję? No oczywiście lekki stresik był, ale przede wszystkim była wielka ekscytacja i miałam taką radość po prostu. Radość wypełniła całe moje serduszko, bo tak marzyłam o tym dniu od tak dawna, więc no coś niesamowitego, po prostu nawet nie wiem jak to opisać. A czy już wiesz, na co przeznaczysz wygraną, albo masz może chociaż jakiś pomysł? Wygraną chciałabym przeznaczyć na dalszy rozwój muzyczny, może jakiś singiel, teledysk, zobaczymy jak to się wszystko potoczy, ale na pewno będę dalej pracować i rozwijać się. Jaka atmosfera panuje na planie The Voice Kids? Jej, to jest coś niesamowitego, my jesteśmy tak jakby jedną wielką voice'ową rodzinką, coś po prostu nie da się opisać, my codziennie mamy ze sobą kontakt, samo jak trenerzy, możemy do nich pisać, dzwonić, pytać się, różne rady, no coś. Voice to naprawdę najwspanialsza przygoda w moim życiu, no i żal mi, że to już koniec niestety. Ale Ty tych przygód na swoim koncie masz już sporo, ponieważ mogliśmy podziwiać Cię także w szansie na sukces. Tak, występowałam w preselekcjach do Eurowizji Junior w roku 2021. Tam też właśnie byłam w finale. Też mnie to wielu nauczyło, ale widać myślę teraz progres, jaki zrobiłam przez te 2 lata. No właśnie, a jak na przykład obserwowałaś dzisiaj dziewczyny na scenie, Sarę James czy Blankę? No, chciałabym w przyszłości być taką artystką. Chciałabym, żeby na mnie tak reagowała publiczność. Chciałabym tak mieć właśnie swój autorski materiał. To coś, no takie autorytety, po prostu no coś niesamowitego. Dlatego szczególnie Sara jest w moim wieku tak naprawdę, a już tyle osiągnęła. No. Chciałabyś reprezentować nas też na Eurowizji Junior? Oczywiście, żebym chciała. To jest takie no, wielkie marzenie, ale to myślę, że każdego tutaj wokalisty, żeby reprezentować swój kraj. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Trzymamy bardzo mocno kciuki i gratulujemy drugiego miejsca. Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich oglądających. Drugie miejsce. Marysi, jak oceniasz? Ja powiem Ci szczerze, że byłam zachwycona tym, co w ogóle dzisiaj zobaczyłam podczas finału The Voice Kids. Ja myślę, że podczas finału my wszyscy łączymy się jak jedna wielka rodzina i przyznam szczerze, że trzymaliśmy bardzo mocno kciuki za wszystkich. Ja oczywiście z Marysi jestem bardzo dumna, natomiast Martynka również włożyła masę serca i również jej serdecznie z całego serca gratuluję.